cześć, witajcie. Dzisiaj w nagraniu ze mną inny wariant linii numer 1. Wariant, dla którego przystankiem początkowym jest przystanek Krakowska Granica. Przystankiem końcowym jest przystanek przy ulicy Ciepłowniczej. Wariant prowadzi przejazdem kieszeniowym przez ulicę Spichlerzową do przystanku Spichlerzowa-Pętla. Także zapraszam do oglądania. Wóz na pokładzie, którego siedzę, jest to Mercedes o 530 Citaro. Oczywiście wersja poliftowa. Są to ciągle nagrania z PKS, z MPK Rzeszów. Z PKS Rzeszów skończyłem definitywnie, także na mój kanał będą trafiać tylko i wyłącznie nagrania z MPK Rzeszów. Jest to mój pierwszy dzień pracy. Z tego miejsca chciałem pozdrowić serdecznie mojego patrona, właściciela kanału Okiem Miłośnika, kolegę Piotra oraz jednego z miłośników komunikacji miejskiej, Radka, który właśnie towarzyszy nam podczas naszej pracy.
Krakowska Bielizna na żądanie. Następny przystanek Krakowska Galeria. Korzystając z chwili, że opuściłem przystanek, chciałem Was bardzo, bardzo gorąco zaprosić na wszelkie media społecznościowe mojego patrona, bardzo mojego serdecznego kolegi Piotra, na YouTube'a, Okiem Miłośnika, na kanał na YouTubie, jak również na Facebooka, grupa Okiem Miłośnika Komunikacji Motoryzacji oraz Okiem Miłośnika Komunikacji Motoryzacji, na której grupie Piotrek wrzuca tylko i wyłącznie swoje zdjęcia. TikTok, Instagram o tej samej nazwie, Okiem Miłośnika. Polecam, tam spotkacie tam rzeczy nie tylko dla kierowców autobusów, nie tylko dla miłośników komunikacji autobusowej, również spotkacie nagrania dla fanów motoryzacji, ponieważ Piotrek wrzuca tam nie tylko autobusy, również i starszą motoryzację. Tym bardziej musicie być podczas premiery nagrania właśnie
przekupowego Solarisa, ponieważ dla mnie to będzie wyjątkowa chwila, bo to będzie pierwszy raz na przekupie i dla Was będzie to wyjątkowe nagranie, ponieważ będzie to pierwsze nagranie z przekupa na moim kanale. Także jest to podwójny powód do oglądania od premiery właśnie z przejazdu przekupowym Solarisem. Będzie to prawdopodobnie linia numer 19, także wyczekujcie tego nagrania. A wydaje mi się, że do Was trafi prędzej czy później. W tej chwili znajduję się na wiadukcie śląskim, który łączy Aleję Piłsudskiego z ulicą Krakowską. Przede mną jest widoczna Galeria Rzeszów, którą zapewne widzicie razem z hotelem Rzeszów, który jest integrowany z Galerią Rzeszów. Chodzi o to, że jest integrowany z budynkiem Galerii Rzeszów. A dla mnie następny przystanek będzie to Piłsudskiego Urząd Wojewódzki. Nadmiernie, ponieważ nie zdążyłbym tak czy inaczej opuścić skrzyżowania przed czerwoną sygnalizacją, przed czerwonym sygnałem świetlnym. To nagranie, które obecnie oglądacie, również ma kilka wyjątkowości. Pierwsza wyjątkowość jest taka, że jest to na jedno z dwóch chyba nagrań, które realizuję pierwszy dzień mojej pracy za kółkiem MPK Rzeszów. Oraz druga wyjątkowość jest taka, że pierwszy raz jedziecie ze mną za kółkiem ten wariant linii numer 1 do ulicy Ciepłowiczej przez ulicę Spichlerzową. Także wyjątkowe nagranie, wyjątkowy dzień, wyjątkowa dla mnie chwila. Bo już nieraz powtarzałem, że kilkanaście lat czekałem na tą chwilę, kiedy zasiądę za kółkiem autobusu MPK. W końcu ta chwila nadeszła i bardzo się z tego cieszę. Przystanek Piłsudskiego, Urząd Wojewódzki.
kolega patron poszedł właśnie pomóc pani, która porusza się na wózku inwalidzkim. W momencie, kiedy nie miałbym patrona przy sobie, sytuacja wyglądałaby tak, że musiałbym po prostu wysiąść za kierownicy i pójść pomóc umożliwić pani wsiadnięcie na autobusie poprzez dopuszczenie do specjalnej platformy w drzwiach środkowych, która służy właśnie do tego, żeby pasażera na wózkach inwalidzkich mogli sobie wsiąść na autobus. Oczywiście przystanek Platformności. Następny przystanek będzie to Lwowska i Wózka Wojskowa. Delikatnie zaczyna się kąpować, ale to i tak to nie jest to, co było, co bywa nieraz, że aż odpadnie odpada się znowu. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo w tej chwili, kiedy nagrywam ten przejazd dla Was, jest ostatni dzień wakacji, 23 sierpnia. W trakcie roku szkolnego, już nawet będzie to widać na powrotach z wakacji, w trakcie roku szkolnego potrafi być ulica Lwowska, szczególnie po południu, w kierunku właśnie Ronda Pobitno, potrafi być strasznie przykorkowana i samochody potrafią stać aż na samym dole, to jest podjazd pod górę, aż na samym dole na wysokości McDonalda, i aż do samej góry autobusy oraz samochody osobowe stoją.
wtedy łapie się opóźnienie rzędu nawet 20 minut, czasami bywają opóźnienia pół godziny. Czasami ciężko jest takie opóźnienia zgubić, no ale taki jest urok jazdy po mieście, niestety. Jak brygada 1/6, gdzie nawet jak tu się złapie 5-6 minut opóźnienia na górze, a w tej chwili mam minus 5 do przystanku Lwowska Cmentarz, który mam dosłownie za kilka metrów, to opóźnienie jestem w stanie zniwelować sobie przez tym czasem wyrównawczym na pętlę. No zgadza się. Nie. Pampersa jeszcze nie zmieniłem. Mam nadzieję, że Cię Piotr będzie słychać na tym nagraniu, że te dmuchawy wentylatorów nie będą Cię zagłuszały za bardzo, bo obawiam się, że tutaj mogą Cię właśnie zagłuszać. No cóż. Dlatego też wcześniej miałem skręcone troszkę mniej tego nadmuchu, żeby było słychać ewentualnie mnie i Ciebie. Nie? Sytuację obserwując jakąś tam dziwną mentalność, że połowa osób korzystających z busów wreszcie dziecięcych wjeżdża do autobusu przodem, a wyjeżdża niestety też przodem, a powinno się wyjeżdżać tyłem łatwiej. I sam osobiście miałem sytuację, kiedy matka wyjeżdżają z autobusu wózkiem, wpadły koło między krawężnik a autobus. Taki problem. No a później wiesz, weź wydostań ten wózek, szczególnie kiedy masz... Wyjechała, ale to jest problem, oczywiście, nie sama zaprzędzenie, to nie jest automat, w końcu jest problem. Tak, fotokomórka drzwi zamyka sama. Wiesz co, zostanie, ale jedź prawo, teraz wystarczy, będzie później problem, jak pojechać. No dobra. Ja opuściłem przystanek Lwowska Cmentarz. Jeszcze mamy tych przystanków 8. Jakie 8? To jest dopiero 11 przystanek. Lwowska Cmentarz jest 11 przystanek. Dobra, bo robimy kieszeń. Tak, my robimy kieszeń przez Hitlerzonę. Więc tu mamy dłuższy kurs teraz. 29 przystanków liczy cały kurs. Łącznie z przystankami przejazdu kieszeniowego pod ulicę Spichlerzową. A następny mój
przystanek na trasie linii numer 1 będzie to żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego.
nie za żądaniem. Są tępione. Nie pierwsze klasy, tylko pierwszaki. Także... Pierwszaki, no wiadomo co. Tam już jest tylko paść świechami dla ciebie ma, także będziesz pasowany. Danio skóry nie sprzedam, jak się to mówi. Ale dobra. Ale dobra. Nie będzie to opuściłem ulicę Sieciecha. Przystanek Spichlerzowa Pętla i
następny przystanek to będzie Rzecha Załęcka na żądanie. Załęcka Rzecha. Załęcka Rzecha. O co chodzi? O Wiśnie? No to, to przepraszam, to się pomyliłem. No to będzie za 7 przystanków. Oczywiście jest to przystanek Rzecha, Załęcka Rzecha. Patron będzie stał przy mnie, będzie czuwał nad trasą przejazdu, ponieważ tego wariantu jeszcze nie jechałem. Także czuwajcie razem ze mną. Thank you.
przystanek Spichlerzowa Pętla. To jest przystankiem obowiązkowym. Więc muszę się na nim zatrzymać. I jadę dalszą podróż. W tej chwili będę wracał tą samą drogą, z której przyjechałem przed chwilą, do tego samego skrzyżowania z ulicą Rzecha. Także już nie będę wam mówił, jak przystanki po drodze mijam, bo nazwy przystanków dokładnie pokrywają się z tym, co jest po drugiej stronie ulicy. Także raczej tego przez 3-4 przystanki nie nadrobię. Także jedziemy sobie spokojnie, ale oczywiście nie przekraczając dozwolonych prędkości. Prędkości, które wynikają z kodeksu ruchu drogowego. Następny przystanek Załęcka Brzozowa na żądanie. A tu już widzę pasażera, więc na tym przystanku Załęcka Brzozowa będę musiał się zatrzymać. Niestety bądź niestety. Thank you.
korzystam z strzałki warunkowego wjazdu na skrzyżowanie. Respektuję linię bezwzględnego zatrzymania się. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów i pozdrawiam Was, trzymajcie się, hejka!